Cześć. Akordy z grupy G. Zacznijmy od takiego najfajniejszego. G-dur 7 plus. Na drugi próg łapiemy i uderzamy tylko w cztery struny najcieńsze. I nic, żadne więcej. To jest takie ćwiczenie właściwie na rozciągnięcie palców. Właściwie nie ma nic do powiedzenia. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec. Oczywiście, jeżeli przesuniemy sobie gdzie indziej, akord toniczny jest tutaj na jest G na tym piątym progu, więc gdziekolwiek nie zagramy, to wtedy będzie odpowiedni akord. To będzie gis. Tutaj będzie fis. Ale my się skupiamy na tym G. Super brzmi. Rączka pracuje. Następny akord po prostu G-dur. To jest najczęściej będziesz używać tego akordu. Na przykład Whiskey Jam. G-dur. Uderzamy przez wszystkie struny. Następny akord to jest G-moll. Następny akord G-dur 4, nie uderzamy struny piątej A, aczkolwiek i tak ten palec drugi, który naciskamy, on i tak jakby ją wytłumiał, bo ciężko nam zrobić, żeby tak zabrzmiało, więc i tak on już jakby się kładzie na piątej strunie. I właściwie cóż, tyle. Pozostałe lekcje są do pobrania i my oczywiście wykuj wszystkie, które będą podane. Te z poprzeczku bara będziemy mówili w lekcji odnośnie standardowych schematów z poprzeczku bara. Tak więc wykuj na blachę, targaj struny i widzimy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.